Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale jakby kino i takie wspólne spędzanie czasu, nie tylko na oglądaniu filmu, ale na całej otoczce tutaj będzie się dużo działo dookoła, będą warsztaty, będą zajęcia, będzie rodzinne jury, jest taką świetną alternatywą dla tego czasu spędzanego wspólnie, który gdzieś tam zawsze umyka, a tutaj jest okazja, żeby przyjść, zobaczyć coś ciekawego, ale także porozmawiać, brać udział w warsztatach, być jurorami, co jest też świetną opcją. Festiwal filmów familijnych już po raz trzeci, tak jak wspomniałeś, w Kinie Światowid od 4 do 10 grudnia. Aktualnie szykujemy program, jesteśmy na etapie umawiania właśnie szczegółów, jeśli chodzi o harmonogram projekcji, plus dodatkowych elementów takich jak warsztaty, spotkania z gośćmi, atrakcje dla dzieci, dorosłych, już właściwie od trzeciego roku życia. Także już teraz mogę zapewnić, że właściwie wszyscy od tych najmłodszych znajdą coś dla siebie w tym programie. Ten termin też nie jest przypadkowy. W tej takiej gonitwie grudniowej czasem warto trochę przystanąć i właśnie wybrać się do kina albo na warsztat, albo na film. Wtedy też jest zawsze ciekawy i duży wybór filmów na okoliczność Mikołajek i wtedy też jakby jest taka, no właśnie to co powiedziałeś, czas, czy jest taka możliwość przyjścia do kina, póki jeszcze te święta się na dobre nie rozpoczną, ale to jest też świetny czas na filmy rodzinne, świąteczne, które ja bardzo na przykład uwielbiam. Przede wszystkim filmy aktorskie, które traktują o spędzaniu znowu wspólnie czasu, ale w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. I to jakby też skłania do tego, żeby się tą atmosferą już zachwycić na początku grudnia, zanim jeszcze te święta nadejdą, żeby to celebrować jak najdłużej. I takie filmy w repertuarze też się znajdą.